że on jest taki rzutki i chciałby silne Opole i wszyscy są niedobrzy i za to on tyle tam, prawda, otrzymuje po głowie. Natomiast nie chcę do niego dotrzeć przekaz, że aglomeracja opolska to jest ciało kolegialne. To nie jest prezydent, który tym rządzi jednoosobowo i to, o czym zdecyduje, tak będzie. I to nie są też tylko te gminy, które postanowił rozebrać, bo nas jest piątka, o tym, żeby go usunąć ze stanowiska przewodniczącego, postanowiło 20 członków aglomeracji. Przecież musimy wszyscy mieć świadomość, że miejsce Opola jest jak najbardziej w aglomeracji, bo bez Opola rzeczywiście nie byłoby aglomeracji. Natomiast aglomeracja jest też stowarzyszeniem dobrowolnym i zarządzanym kolegialnie przez zarząd. To nie może być tak, że interes Opola jest ponad interesem gmin. A my wszyscy w aglomeracji jesteśmy równi. I chcieliśmy tylko do takiej sytuacji doprowadzić.